Cześć, witam was, MyApple. To jest kolejny odcinek podcastu, wideokastu MyApple Daily. Słuchajcie, wczoraj rozmawialiśmy o tym, czego możemy się spodziewać na konferencji Worldwide Developers Conference, która będzie się, przypominam, chyba w czerwcu tego roku, czyli już za niecałe dwa miesiące. Można się spodziewać, na pewno będzie nowy system operacyjny, przynajmniej dla urządzeń mobilnych, czyli iOS 9. No i właśnie, chciałem z tobą, Tomek, gdzie porozmawiać o tym, czego możemy, może nie tego, czego możemy się spodziewać w tym systemie, ale co byśmy w nim chcieli zobaczyć. Ja mam kilka takich funkcji, które mi od dawna, tak, życzeń, które mi od dawna brakuje w tym systemie. A ty masz jakieś? Tak, na pewno by się coś znalazło. Nie wiem, chociażby dostęp do iCloud Drive z poziomu iOS. Mhm. Fajnie by było, żeby w ogóle jakiś menadżer plików był, żebyśmy mogli bardziej mieć jakby kontrolę nad tym, co mamy na telefonie. Na razie mamy, teoretycznie jest, ale musisz na przykład otworzyć albo, nie wiem, Word, Pages, albo Numbers, albo jakiś inny program, który korzysta i wtedy możesz przeglądać z aplikacji. Mamy dostęp z aplikacji. Mhm. Ale nie ma aplikacji jako takiej faktycznie. Takie jak Dropbox na przykład ma swoją aplikację. Dokładnie. Najlepiej, żeby to jakoś z poziomu systemu był dostęp do tych plików wszystkich. Właśnie, żebyśmy mogli korzystać z iCloud Drive zamiast Dropboxa po prostu. No tak, to by było całkiem fajne. Ja przy okazji testów i aplikacji zdjęcia przygotowuję, zresztą notabene mogę już zdradzić taki dłuższy tekst na temat aplikacji zdjęcia, bo wrzucam tam wszystkie możliwe fotografie, które mi się zebrały przez lat jeszcze robione z Zenitem 20 lat temu, to kupiłem sobie sporo miejsca na iCloud Drive i faktycznie mógłbym teraz wykorzystać też sporo tego miejsca na taki dysk, który by mi zastąpił w jakimś stopniu właśnie Dropboxa, chociaż Dropboxa takiego do końca... pendrive'a w chmurze. Tak, tylko Dropboxa nigdy do końca by mnie zastąpił z wielu powodów, na przykład wygodnej pracy w grupie. Ja z drugiej strony na przykład mi brakuje bardzo mocno, zwłaszcza na iPadzie, bo iPada, chociaż moi synowie mają swoje iPady, już kiedyś o tym wspominałem, ale często też sięgają po mojego, brakuje mi czegoś takiego jak możliwość założenia wielu kont. Na iPhone'ie to może by się nie przydało, nie sprawdziło za bardzo, ale na iPadzie zdecydowanie tak. Możliwość założenia wielu kont, tak jak w OS 10 na Macu, powiedzmy jedno konto miałbym ja, drugie mój syn. Zresztą jak kiedy iPad się pojawił, mówiło się tym, że to urządzenie może zastąpić taki komputer domowy w wielu rodzinach. I to prawda, tylko że no właśnie, żeby każdy miał swoje konto i to by było super, swoje aplikacje zainstalowane, jeszcze konto administracyjne, które by można było podzielić na zasadzie, jest konto dziecka, prawda, na iPadzie, więc ono może zainstalować sobie, może mieć zainstalowane te aplikacje, może korzystać na przykład, dajmy na to, z YouTube'a w tych i w tych godzinach, a w ogóle może korzystać na przykład w takich godzinach. No, to by było super moim zdaniem rozwiązanie. Tego mi, szczerze mówiąc, brakuje. Coś podobnego jest w BlackBerry Z10. Pamiętam, jak miałem tam była taka opcja konto jakby prywatne i konto firmowe, czyli mogliśmy sobie rozdzielić pracę od zabawy, powiedzmy, czy od ogólnie czasu poza pracą. To jest to coś, do czego ja się przychylam również. Zwłaszcza właśnie na iPadzie, chociaż mówię, z iPadów może jakoś dużo nie korzystam, ale może by się to zmieniło. Jak tam? A czy coś jeszcze byś chciał? Może nas, wiesz, Tim Cook nas jeszcze nie posłucha, bo nie zna polskiego, ale... Co mnie najbardziej drażni w sumie od samego początku, od 2007 roku, kiedy iPhone powstał i od kiedy go mam, to jest brak możliwości usunięcia tych domyślnych aplikacji, które są preinstalowane, znaczy one są elementem systemu, ale powiedzmy, nie wiem, jakiś kalkulator powiedzmy, czy jakieś tam wykresy giełdy, to są rzeczy, których być może niekoniecznie chciałbym, tym bardziej, że do kalkulatora mamy w tym momencie dostęp z centrum powiadomień. Także ikonka kalkulatora już mi nie jest potrzebna w samym systemie, czy chociażby właśnie te wykresy notowania giełdowe. Także fajnie by było, jakby Apple dało możliwość ukrycia, już niekoniecznie usunięcia, bo przecież pojemności dzisiejsze naszych iPhone'ów to nie, ja mam na przykład 128 giga, także tutaj nie chodzi o odzyskanie 2 czy 3 megabajtów, ale po prostu zrobienia porządku w
wśród programów, które po prostu widzę i korzystam. Ja mam taki katalog po prostu założony Też śmieci i tam po prostu wrzucam te wszystkie robię, rzeczy. robię dokładnie, dokładnie to samo. Założę sobie katalog Apple, gdzie Ale wrzucam wszystkie miałbym po aplikacje, z prostu których nie o te korzystam. kilka ikon mniej tam. No. No, dokładnie, też chętnie bym to widział właśnie, możliwość usuwania, przynajmniej ukrywania aplikacji domyślnych, bo to się już tak wielu ludzi uważa, że to jest, że Apple robi swego rodzaju tak zwany bloatware, czyli tak jak się mówiło o Windowsach, że pojawia się masa aplikacji, które są nikomu niepotrzebne. I trochę jest faktycznie tak z iOS-em. Ja znowu jeszcze bym chętnie zobaczył to, co mi osobiście bardzo, bardzo, bardzo brakuje i to nie dotyczy się tylko i wyłącznie w tym momencie iOS-a, ale jest to związane z iOS-em. To jest coś, o co wielu użytkowników prosi od dawna i ma z tym ogromny problem, a wynika to z pewnej niekonsekwencji Apple'a w przeszłości. To jest mnogość kont w tym całym ekosystemie. Ja mam przynajmniej trzy konta. Mam tak, Wszystko mam. dlatego, że mieliśmy na początku adresy mac.com, potem było mi.com, teraz mamy iCloud.com. Ja mam z tym spory problem. Między innymi mam konto Apple ID, mam konto iCloud z adresem iCloud. Zupełnie inny login mam do swojego konta w App Store, czy tam w iTunes Store. Mam jeszcze konto w amerykańskim App Store z czasów, kiedy powiedzmy, na przykład nie było kodów promocyjnych na polskim App Store i kiedy przed ja dostawałem kody promocyjne do aplikacji od deweloperów do testów, no to musiałem je pobierać przez amerykański App Store i z tym też był problem, więc no, generalnie sporo różnego typu tego typu problemów i chętnie bym to wszystko połączył w jedno konto i tego mi od Ja dawna kiedyś brakuje. wysłałem maila do Apple w tej sprawie, właśnie z takim pytaniem, że mam kilka kont, chciałbym je połączyć. No niestety dostałem odpowiedź, że nie jest to możliwe i na razie nie przewidują, ale to było powiedzmy z 2 lata temu, jak próbowałem to zrobić. No dobrze. Ja jeszcze powiem Ci jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, która w sumie byłbym chętnie, chciałbym to sprawdzić. To jest rzecz, którą mają Androidowcy tak naprawdę. To są widgety na zablokowanym ekranie. Oczywiście widgety pojawiły się teraz w centrum powiadomień, ale przyznam Ci szczerze, że widgety w centrum powiadomień nie do końca się moim zdaniem sprawdzają. Bo to jest cały czas trzeba ten telefon odblokować, albo przynajmniej no, wysunąć ten, bo to możesz teoretycznie centrum powiadomień możesz To znaczy, wiesz co, wysunąć. w Androidzie chyba nie ma jako takich widgetów na zablokowanym ekranie. Są po prostu widgety A tak, wśród no tak, ikon. na Na home tych screenie, ekranach. tak, to na tak zwanym home Tak, na screenie. home screenie. Wiesz co, Tak. faktycznie, ale no właśnie na zablokowanym ekranie mi się przynajmniej jakiś jeden mały widget przydał, na przykład z prognozą pogody. To by było super, że wiesz, wciskam przycisk Power Sleep, nie muszę odblokować telefonu, mam od razu informacji o pogodzie. No i tego typu rzeczy no, mi osobiście brakuje. Wydaje mi się, że ja osobiście jestem pesymistą i nie sądzę, żebyśmy się spodziewali. Może z połączeniem, może możliwe zakładania wielokont, ale na przykład na iPadzie, ale Myślę, że osobiście na widgety nie mamy co liczyć. nie mamy co Chociaż liczyć. mi osobiście jakoś nie brakuje tego. Mam Nexusa, znaczy mam to za dużo powiedziane, bo gdzieś mi się zawieruszył, już ze 2 miesiące go nie widziałem. Natomiast nie korzystałem na nim z tych widgetów. Ja lubię mieć w miarę porządek, także mimo, że miałem taką możliwość, to nie korzystałem z tego. Także jakoś mi tego nie brakuje. No dobra, słuchaj, dobra, zobaczymy za niecałe 2 miesiące, co takiego Apple pokaże i wtedy się zobaczymy tak naprawdę, czy coś z tego, co chcemy, pojawiło się w nowym systemie. Dzięki Ci serdecznie, Zobaczymy, zobaczymy. czy Apple słucha naszego podcastu, Podcastu, wideokastu. dokładnie, taka prawda. No dobra, słuchaj, dzięki Ci serdecznie, dziękujemy Wam, oglądajcie Dzięki. nas, słuchajcie i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.